Terapia wodorem molekularnym to nowoczesna i bezpieczna terapia, zbadana naukowo i udowodniona klinicznie, która ma dla ludzkiego organizmu moc oczyszczającą, antyoksydacyjną i wspierającą procesy leczenia. Największy efekt przynosi w usuwaniu rodników hydroksylowych i innych form tlenu reaktywnego oraz związków azotu. Stymuluje także organizm do produkcji endogennych przeciwutleniaczy, glutationu, katalazy oraz trzyma w równowadze dysmutazę ponadtlenkową. Jest terapią bez jakichkolwiek skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych ze względu na endogenne występowanie wodoru molekularnego w organizmach ludzi. Pokażę teraz zabieg polegający na synergii wodoru molekularnego i terapii manualnej koniecznej przy bólach migrenowych nieznanego pochodzenia. Mamy tutaj kaniulę wężykiem podłączone do urządzenia, do generatora wodoru i modelka w tej chwili wdycha wodór molekularny, jest odprężona, a ja będę wykonywał terapię tak, aby zdjąć ból migrenowy modelce w czasie terapii. Głowa musi być luźno. Terapeuta musi cały czas czuć ciężar głowy na swoich dłoniach. I lekko masując prostowniki, pracujemy manualnie, aby wszystkie mięśnie szyi, przyczepy czaszkowe, wszystko było luźne. Wodór molekularny pomaga terapeucie rozluźnić klienta, ograniczyć w dużym stopniu rodnik hydroksylowy, który przeszkadza w tego typu terapii, zdjąć całkowicie stres oksydacyjny. W ten sposób terapia może być krótsza lub normatywna terapia będzie dała efekt lepszy i dłuższy w czasie wynik. Ważne jest, aby klient przed terapią napił się wody nasyconej wodorem, co spowoduje nawodnienie tkanek i cała terapia dla terapeuty będzie łatwiejsza. Już mamy wszystko tutaj luźne i spokojnie odkładamy powoli głowę. Odczekujemy kilkanaście minut po zabiegu w pełnym relaksie, wydychając jednocześnie wodę. Terapię wodorem można stosować na kilka sposobów. Zawsze jednak wybranemu sposobowi powinno towarzyszyć picie wody nasyconej wodorem, która ma wielorakie działanie. Poprawia funkcjonowanie mięśni i tkanek oraz ruchomość stawów. Zwiększa krążenie krwi, umożliwia lepsze nawodnienie organizmu, opóźnia starzenie się komórek i przyczynia się do zdrowego wyglądu skóry. Pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego, pomaga odtruć organizm. Oto kilka technik przywracania do zdrowia za pomocą wodoru molekularnego. Następny zabieg, który pokażę, będzie dotyczył dłoni, gdzie wodór molekularny jest pomocny w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w zapalnych chorobach stawów, w chorobie Quervaina, przy ganglionie, przy kurczu Depuy-Étrennea i nawet w zespole Sudeka. Zabieg będzie wyglądał w ten sposób, że założymy specjalny rękaw ze swoli specjalnej po to, żeby ta część dłoni została nasycona wodorem. W tym czasie klientka jest cały czas pod inhalacją wodorem i cały czas pije wodę nasyconą wodorem. Między innymi możemy podać do napicia się wody, proszę, parę łyków chociaż. Woda nasycona wodorem bardzo szybko nawadnia tkanki i w ten sposób będzie terapia
terapia skuteczniejsza. Do tego celu już potrzebne nam jest oprzyrządowanie, generatory wodoru o większej wydajności i zakładamy tą folię i dokładnie uszczelniamy w części, aby wodór nam się nie wydostawał. I za chwilę będzie widać, jak zrobi się taki balon z wodoru. Czas nasycania wodorem nie mniej jak pół godziny. Optymalnie około godziny jeden zabieg powinien być wystarczający. Cykl zabiegów do pełnego usprawnienia nadgarstka to jest 10 zabiegów. Następny zabieg, który pokażę, to będzie kolano, zabieg na kolano. Wszystkie w zasadzie schorzenia związane ze stawem kolanowym obejmuje terapia wodorem molekularnym. Zawsze pamiętamy, aby wodę nasyconą wodorem pić przed zabiegiem, w trakcie zabiegu. Dobrze jest również, jeśli klient jest inhalowany, im więcej tego wodoru będzie w czasie terapii, tym lepiej. I założymy w tej chwili specjalną nogawkę na kolana. Wprowadzamy wężyk, owijamy bandażem elastycznym dość wysoko na udzie, aby część zarówno kolana, jak i nad kolanem była dobrze nasycona wodorem. W dolnej części również uszczelniamy i również zawijamy to bandażem elastycznym, tam, tak aby ten wodór nam nie uciekał. Następnie, podobnie jak z dłonią, musimy wypompować całe powietrze z nogawki, ponieważ wodór w obecności powietrza będzie mniej skuteczny, miał działanie terapeutyczne. Dobrze mieć dość dużą wydajność urządzeń generatorów wodoru. Ja stosuję 1,2 litra. Ze względu na czas napełniania i długość tej terapii, aby ta godzina tej terapii nie wydłużana była początkową fazą wypełniania nogawki wodorem. Wodór molekularny eliminuje rodnik hydroksylowy w mitochondriach, w których jest wytwarzanych najwięcej rodników tlenowych. Jest to znany mechanizm eliminowania przez wodór molekularny stanów zapalnych. Wirus wywołujący chorobę COVID-19 powoduje wielonarządowe, niekontrolowane stany zapalne, które w następstwie prowadzą do powikłań po COVID-19. Dzięki swoim przeciwzapalnym właściwościom wodór molekularny z powodzeniem jest używany do łagodzenia i usuwania takich powikłań. Następny zabieg, który pokażę, to będzie zabieg dotyczący stopy na wszelkie dolegliwości, kostno-stawowe stopy. Mamy taki specjalny, przystosowany taką skarpetkę do tego celu. I jak przy poprzednich zabiegach, szczelnie owijamy górną część. Zwichnięcie kostki, zwyrodnienia stawu, nadwężenie ścięgien. To są wszystkie patologie, w którym pomocny będzie wodór molekularny. Czas takiego zabiegu to również minimum pół godziny do godziny. Ilość zabiegów również zalecana jest 10 zabiegów, aby przywrócić do stanu normalnego tkanki i potem ten stan utrwalić. Teraz Państwu pokażę, jak prowadzić terapię wodorem molekularnym przy tak zwanych bólach kręgosłupa lędźwiowego,
tak zwanych korzonkach czy lumbago, w zależności kto z jaką nazwą się spotkał. Jest to miejsce już, które nie możemy włożyć ani w nogawkę, ani w rękę, więc trzeba nieco odchylić sobie tutaj tak i będziemy nasycać wodorem odcinek lędźwiowy. Do tego celu służy specjalny aplikator, który jest połączony do sterownika PLC, który z kolei steruje wakupompą i podawaniem wodoru pod określonym ciśnieniem. Zabieg wygląda w ten sposób. Terapeuta ma przy nodze pedał, którym steruje urządzenie. Przykładamy w miejsce okolicy kręgosłupa lędźwiowego i pompa nam wypompuje powietrze, ale po chwili, po odczekaniu, zacznie podawać wodór. Wszystko dzieje się już w tej chwili sterowane przez procesor. Przykładamy aplikator, nogą sobie włączamy cykl i w tej chwili widać podciśnienie. Nastąpi za chwilę uderzenie wodoru i teraz musimy przytrzymać i na manometrze widać, jak ciśnienie rośnie i pod ciśnieniem jest wciskany wodór w tkanki. I już możemy skorzystać, zrobić to w następnym miejscu. W tym przypadku pokażę synergię terapii manualnej z terapią wodorem molekularnym. Tu modelka nie może podnieść tej ręki do góry, bo ją to bardzo mocno boli. Ma ograniczoną ruchomość w stawie barkowym. Aby ułatwić rozćwiczenie i zwiększyć zasięg, zostanie bark nasycony wodorem. Rękę na dół proszę opuścić i za pomocą aplikatora zostanie bark nasycony wodorem, a potem będziemy wykonywać ćwiczenia. Wodór molekularny wzmacnia proces przewodzenia nerwów, odnawia komórki macierzyste i nerwowe, przywraca neuroprzekaźniki, pomaga w ponad 170 jednostkach chorobowych, poprawia przepływ krwi oraz zwiększa zawartość tlenu w krwinkach czerwonych, tzw. erytrocytach. Wzmacnia stabilność genetyczną DNA i blokuje wzrost komórek nowotworowych. Reguluje apoptozę, zapobiegając zbędnej programowanej śmierci komórek, co hamuje procesy starzenia i wydłuża życie. Wodór molekularny również w ramach regulacji przywraca upośledzony mechanizm apoptozy w komórkach nowotworowych, mając wpływ na ich redukcję. Odpuszczamy, tak? Już w tej chwili widać, że zakres się zmienił po kilku ćwiczeniach, co było jeszcze przed chwilą z tej pozycji niemożliwe. Wodór molekularny jest niedrogi i bezpieczny. Można go podawać na wiele sposobów. Badania kliniczne na dużą skalę potwierdzają skuteczność terapeutyczną i bezpieczeństwo wodoru molekularnego. Jego pełny potencjał kliniczny zostanie niebawem wykorzystany.